Szósty przystanek PAD rozpoczęty. Inauguracja odbyła się w hali widowiskowo-sportowej imienia Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce. W tym roku w ogólnopolskiej akcji edukacyjno-artystycznej PAD weźmie udział blisko 2000 osób, które do Ostrołęki przyjechały z całej Polski. Ostrołęka w tych dniach lipcowych jest prawdziwą stolicą Polski, stolicą ludzi młodych w Polsce. Przyjechało do nas prawie 2000 młodych, niezwykłych, entuzjastycznie nastawionych do życia ludzi, którzy chcą pokazać, że można być razem, można się dobrze bawić, można się wspólnie uczyć bez dopalaczy, bez używek, bez pomagania się choćby chemią. Cieszę się z tego, bo daje to nadzieję, że młodzi ludzie w Polsce są ciekawi, twórczy, weseli, ale też odpowiedzialni. Powiat Ostrołęcki włączył się w organizację szóstego przystanku PAD na terenie Ostrołęki i gminy Kadzidło. Współfinansujemy PAD kwotą 20 tysięcy złotych, także jesteśmy współorganizatorem tej imprezy, szukaliśmy także sponsorów tej imprezy, także włączyliśmy się w organizację, chcemy w ten sposób włączyć się w akcję profilaktyczną, a więc akcję, która ma na celu zachęcenie młodzieży do właśnie życia bez nałogów, bez narkotyków, bez przemocy. Chcemy przy okazji także zaprezentować powiat ostrołęcki, ale także kulturę kurpiowską. Chcemy także zaprezentować tradycje kurpiowskie, żeby młodzież, która tu przybyła z Polski, z zagranicy, poznała piękno tej ziemi kurpiowskiej, żeby wyniosła same pozytywne wrażenia. Szósty przystanek PAD otworzył prezydencję Polski w Unii Europejskiej. Dzisiaj Polska będzie również odbierała od prezydencji węgierskiej tą pałeczkę w ramach tej sieci UCPN-u. To dla nas ogromna radość i przyjemność, że możemy to zrobić właśnie w takiej scenerii tu w Ostrołęce. Od lat wspieram działania PAD-u, działania tych entuzjastów. To również forma takiego podziękowania dla społeczności lokalnej Ostrołęki i województwa mazowieckiego, dlatego że Państwo się w znakomity sposób tutaj angażujecie w pomaganie policji i razem dbacie o zapewnienie bezpieczeństwa. I też będzie to okazja do tego, żeby podziękować również za to. Szósty przystanek PAD to największa akcja profilaktyczna w Polsce. Dzisiejszy dzień to wspaniała rzecz. Czekaliśmy na nią bardzo długo. Przygotowania były niełatwe. Dzięki współpracy z miastem, z powiatem, z wieloma osobami, które zechciały zaangażować się w to przedsięwzięcie, możemy dzisiaj rozpocząć akcję profilaktyczną, która jest niespotykana w skali kraju. Myślę, że też unikalna w skali Europy. Staramy się dotrzeć poprzez profilaktykę rówieśniczą z informacjami, które dotyczą tego, aby nie brać narkotyków, nie korzystać z alkoholu, bawić się, ale bez używek. Liczymy bardzo, że ta akcja przyniesie kolejnych zwolenników takiego właśnie postępowania, które jest dalekie od popełniania przestępstw, wykroczeń, dalekie od agresji. Na tym nam bardzo zależy. Do akcji przyłączyła się także grupa teatralna z Ostrołęki. Oni także na swoim koncie mają realizację wielu przedsięwzięć profilaktycznych. Jestem z Ostrołęki i mam przyjemność gościć dzisiaj tą masę pięknych, wspaniałych ludzi, którym przyświeca najwspanialsza idea życia bez uzależnień. Stworzyliśmy scenę profilaktyczną Alternatywa. Nasza działalność rozpoczęła się 3 lata temu, gdy zagraliśmy pierwszy raz Blackout. Zaczęliśmy jeździć po różnych miastach w całej Polsce. Zrobiliśmy kilka tras. Ostatnio byliśmy na Wymławie z wielkim powodzeniem. Na początku PAD dla nas był niczym. Może nie niczym, ale nic nam nie mówił. Znaczy, może tyle, co ten szachowy skrót oznaczający sytuację bez wyjścia. Teraz PAD-em żyjemy i nie tylko dzisiaj prowadząc ten przystanek, ale przez cały rok. Chcemy pokazać całej Polsce, że życie bez uzależnień jest piękne, że jest lepsze, przede wszystkim lepsze.
ramach tegorocznej akcji zostanie zorganizowanych blisko 40 warsztatów, m.in. z tańca, literatury, teatru, dziennikarstwa, a nawet z wizażu i produkcji muzycznej. Myślę, że jest to świetny pomysł. Jestem zaskoczony, że jest tyle ludzi w ogóle w wakacje, kiedy mogliby pojechać gdzieś indziej, nie wiem. Ale jest to, ci ludzie tutaj teraz, nawet patrząc teraz, co się dzieje, słyszą muzykę, folklor, już się bawią, już tańczą. To świadczy o tym, jakie tu osoby przyjechały, jakie artystyczne dusze, jaki zespół fajnych ludzi tutaj się pojawił i właśnie to jest piękne. Tu przyjechali ludzie, którzy chcą tego, którzy naprawdę... Nie wiedziałem, że jeszcze taka młodzież może na to stać. Po prostu jestem pozytywnie zaskoczony. Warsztaty odbywać się będą także w Kadzidle. Dobre zrządzenie losu, że Pat trafił do Ostrołęki, do Kadzidła, trafił na Kurpie. Dzięki dobrej współpracy między miastem, powiatem, gminą Kadzidło, kilka tysięcy ludzi, którzy mają dosyć precyzyjny przepis na życie, to znaczy nie boją się świata, są bardzo otwarci, są bardzo ufni, no i próbują oczywiście odnaleźć swój dobry punkt w tym świecie. Propozycje patowskie są tak bardzo rozległe, ostrołęcko-kadzidlańskie, że właśnie mają wszystko. Taniec, balet, śpiew, wycinankę, bibułę, ekologię, las, rzekę Mulew. W Kadzidle mamy część folklorystyczną i mamy część ekologiczną. Uczestnicy tych warsztatów pojadą w piątek najprawdopodobniej kolejką wąskotorową, jedną z ostatnich kolejek wąskotorowych na Kurpiach, przez torfowisko wysokie, unikalne w skali Europy, pod opieką czułą pana nadleśniczego Ślązaka. Myślę, że wyniosą wiele, wiele dobrych korzyści. Pani Wiesława Bogdańska, wycinanka, pani Małgorzata Kowalczyk, kwiaty, Paweł Łaszczyk, taniec. I niech poznają Kurpie, niech smakują i niech niosą je dalej. Szósty przystanek PAD trwać będzie 6 dni i zakończy się 10 lipca. Telewizja Naref jest patronem akcji.